Zapraszam pierwszy odcinek letniego Grand Prix, omówienie pierwszego konkursu w Wiśle. To będzie moje omówienie, więc zapraszam. Do konkursu przystąpiło 46 zawodników, w tym 13 Polaków, gdyż Polska wykorzystała swoją grupę krajową. Omówię teraz pierwszą serię konkursową. Przez pierwsze 30 zawodników był wiatr podnarty, przez co odległości były troszkę dalsze. Jednak ostatnia dziesiątka miała naprawdę ciężkie warunki i wiatr w plecy ciężko się skakało, co widać zresztą po odległościach. Pierwszą serię wygrał Dawid Kubacki skoczył 126,5 m w najcięższych warunkach z całej stawki. Drugi był Stefan Hula, po 126 metrach skoku i muszę powiedzieć, że się dziwiłem, gdy zobaczyłem ten skok bo był naprawdę ładny, dobry profesjonalne mogę nawet powiedzieć. Osiemnastki, osiemnastki pół. Stefan Hula wraca. Trzecie miejsce dla Tomasza Pilcha, i to muszę powiedzieć, że to jest wielkie zaskoczenie, gdyż młodziutki Tomek wreszcie zaczął skakać. Pierwszy skok: 127,5 metra. Naprawdę w ładnym stylu. Siedemnastki, osiemnastki. Miał problem przy wyjściu z progu, to też trzeba zwrócić uwagę, miał wiatr podnarty. Ale naprawdę ładny skok. Czwarte miejsce Gzekwo zajął Zimonaman z Piotrem Żyłą. Piotr skoczył 121,5 w ciężkich warunkach. Tam lądowanie było troszkę zachwiane. A Zimonaman skoczył 127 metrów w lepszych warunkach. Lądowanie też nie najlepsze jak tu łamana. Ale ze względów na to, że miał jak podnarty, to mieli taką samą łączną sumę. Kamil zajął szóste miejsce po pierwszej serii i to było troszkę rozczarowanie po Kamilu, bo jednak Oczekiwano, że on jest w wielkiej dyspozycji, w wielkiej formie. To zajmie tą czołową lokatę, ale nie ma też ciężkie warunki i tylko 119,5 m zdołał wykrzesać nasz Mistrz. Siódme miejsce zajął Gregor Deszpany po fantastycznym skoku na 130,50 m. To był naprawdę ładny lot. Najdalszy z pierwszej serii, ale niestety audio, audio, system odjął mu chyba 14 punktów za wiatr, przez co zajął siódmą lokatę ósme miejsce, uwaga, Sander Wosan Eriksen, 122 metry. Muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem tego młodego Norwega i ten skok, to on naprawdę był dobry. On był profesjonalny, niezłe noty, ładnie wyglądał i przede wszystkim był w miarę daleki. Jak na takie warunki, jakie on wy, wylosował, bo w Wiśle się losuje warunki, to naprawdę nieźle wyglądało. Dziewiąte miejsce po pierwszej serii to Moritz Ber, 125,5 metra. Poprawny skok Niemca. Niemiec cały czas trzyma ten poziom taki poprawny, dobrych skoków. 10 miejsce Paweł Wąsek też miłe zaskoczenie. Daleki poprawny skok z pięknym wylądowaniem. Jeśli chodzi o resztę Polaków z pierwszej serii konkursowej to Klemens Muranka za 11 miejsce, skoczył 124,5 m w miarę dobrym stylu. 14 miejsce dla Macieja kota 122,5 m. Skok nie nadzwyczajny. Ale odległość dobra, bo też nie miał jakichś najlepszych warunków. 27, Kamil, 27 Jakub Wolny, 116,5 metra. Słaby, słaby skok, naprawdę słaby skok, nie będę wijał bawełnę. 30 miejsca Andrzej stękała, 121 metrów. To już trochę lepiej, ale Andrzej stękała, miał po prostu dużo lepsze warunki, dlatego że. Ja Dalsze miejsce od bywolnego. 32 miejsce Aleksander zniszczył też nie troszkę rozczarowanie po Aleksandrze, no bo jednak spodziewano się chociaż tej drugiej serii. 37 miejsce Kasper Juroszek, 114,5 metra. No, od niego to nie ma co wymagać za wiele, bo jednak jest młody, jeszcze się rozwija, ale naprawdę przyzwoity też skok jak na Kaspara. 44 miejsce Mateusz gruszka, to jest dla niego debiut w takich... Rozgrywkach można powiedzieć. Naprawdę przyzwoity, dobry skok. 101,5 metra. Wiadomo, że pierwszy skok z profesjonalistami to będzie zawsze troszkę gorszy. Teraz przejdę do omówienia drugiej serii konkursowej tego, co się działo w Wiśle. Druga seria to jest deklasacja Polaków. Tak to podsumuję krótko. Wygrał Dawid Kubacki konkurs. Skoczył 128 metrów, przypieczętował to, co miał przepieczętować. Prowadził po pierwszej serii, skoczył 128 metrów. Piękny skok, ładny styl. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch. Muszę powiedzieć, że Kamil skoczył perfekcyjny skok. Moim zdaniem perfekcyjny skok. Piękna próba, 136 metrów. Odradzał straty, bo jednak zajmował to szóste miejsce po pierwszej serii, ale fantastyczny skok. Odrobił to, co mógł. Drugie miejsce dla Kamila Stocha. Trzecie miejsce dla Piotrka Żyły, który też tam Skoczył dobrze 131 metrów, odrobił tą stratę jednego, jednej pozycji do podium, wykorzystał troszkę słabszy wiatr w plecy i skoczył naprawdę daleko. Czwarte miejsce zajął Tomasz Pilch, i tu jestem naprawdę miło zaskoczony, gdyż Tomek w drugiej serii nie spalił tej serii. Skoczył dobrze, skoczył przyzwoicie o metr krócej niż w pierwszej, i to był naprawdę ładny skok. Muszę go za to pochwalić, bo fajny skok. Jest przyszłość dla polskiej kadry. Piąte miejsce z Simona 126,5 metra. Wiadomo, jak to z Simona trochę z tym ale skok naprawdę ładny. Szwajcarz się cieszył. Szóste miejsce Stefan Hula. Stefan wykonał zadanie 122 metry. Szóste miejsce dla Stefana. Trochę szkoda, że nie wyprzedził tego Amana o te pół punktu. To by było to pierwsze pięć miejsc dla Polski, ale już i tak jest dobrze. Siódme miejsce Gregor Deszfanden. 126,5 metra. Ładna próba, ładna próba. Niezły styl. Zasłużone siódme miejsce. Ósme miejsce Sander Vosan Eriksen. Dla mnie ten chłopak będzie, będzie jeszcze taki sławny jak Johan Remenemensen albo nawet lepszy od niego. Ten chłopak naprawdę oddał ci fenomenalne próby, i będą z niego ludzie. 9. miejsce: Filip Aschenwald. Wiem, zajmował 19. miejsce po pierwszej serii, ale w drugiej serii skoczył aż 128,5 metra i odrobił, i znalazł się w pierwszej dziesiątce. 10. miejsce: Moritz Berr. 124 metry, utrzymał poziom i zanotował się w pierwszej dziesiątce konkursów w Wiśle. Na koniec wypadałoby jeszcze poruszyć rozczarowanie, jeśli chodzi o ten konkurs, bo było ich 3. Jeśli chodzi o pierwsze rozczarowanie, to Timmy Zajc. W zeszłym roku drugie miejsce w letnim Grand Prix. Cztery podium w Pucharze Świata z zeszłego sezonu i 33. miejsce Timmy'ego Zajca w tym konkursie. Skoczył tylko 108,5 metra. Tak, wiem, miał wiatr w plecy, ale tego nie usprawiedliwia, bo jednak on powinien skakać na naprawdę wysokim poziomie, bo ma talent chłopak. Drugie rozczarowanie to jest Jan Bombek. 15. miejsce skoczył 117,5 i 128 metra. Wiem, on jest młody, ale w prologu o Puchar TVP Sport zajął czwarte lub piąte miejsce, więc myślałam, że będzie w konkursie wyżej, bo widać było, że lubi to skocznie, ale chłopakowi trochę też szczęścia zabrakło, bo w tej pierwszej serii na warunki nie trafił zbytnie. I ostatnie rozczarowanie Peter Prewc. 17 miejsce, 117 metrów, 122,5 metra. Wczoraj też o Puchar T.V.P. Sport zajęto czwarte, czy tam piąte miejsce. Tak samo jak Bombe, oni byli obok siebie. I myślałem, że też Peter Pfedz można skoczyć na podium, a on tak troszkę rozczarował, więc smutno. Więc wszystkie rozczarowania, jeśli chodzi o Słowenię. Dużo osób powie, dlaczego nie ma. Daniela Andre Tandego, Johanna Andre Roberta Johansona odpowiadam na to jednym prostym zdaniem. Nie przylecieli do Polski, ponieważ Norwegia wprowadziła dwutygodniową przymusową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski, więc po prostu nie chcieli, nie chcieli być na tej kwarantannie, a ci młodzieniarzcy chcieli sobie poskakać. Więc ci bardziej profesjonaliści bardziej, po prostu nie przyjechali do Polski, bo nie opłacało im się to. Wysyłano młodzież. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. To było takie krótkie, kilkominutowe streszczenie tego, co się działo dzisiaj na skoczni. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Możecie się podzielić opinią w komentarzu, co o tym myślicie, czy się cieszycie. Jeżeli kibicujesz polskiej kadrze, to koniecznie zostaw łapkę w górę, bo liczę na to, że jutro też będzie całe polskie podium. Ale wierzę, że, że inni też się zmoczają. Bilizują Zimon Amman, Gregor De Sander Vossen-Eriksen i będzie jutro dużo ciekawi. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia.